No to, że jest narzeczoną mojego brata, no to nic nie zmienia w naszych relacjach. Nie ma tam jakiejś przyjaźni czy też nieprzyjaźni. Są to stosunki takie już w miarę rodzinne, że tak powiem. Znaczy się była, nie wiem, na imprezkach domowych i tak dalej. Była na domowych. Przed tym pamiętam, że zawsze rywalizowałyśmy ze sobą, ponieważ ona grała w Pile, ja w Bydgoszczy. I pamiętam, że to była jedna z osób, które zagrażały mi i mojemu zespołowi, więc walczyłyśmy na boisku między sobą, ale teraz będziemy walczyć na boisku, ale razem. No i taka osoba, z którą walczyłaś, przeciwko niej walczyłaś, wtem wchodzi na pierogi do domu, tak? Tak, teraz tak. No, wybór Janka, no ale nic z tym nie zrobię. Wydaje mi się, że Malwina Smażek i widać to po tym, jak radzi sobie na boisku teraz, chociażby na kadrze czy w lidze włoskiej. Denerwuje mnie to, że są fałszywi i że najczęściej krzywdzą mnie tych silniejszych, tylko słabszych. Lubiłam strasznie Króla Lwa i jak wyszedł teraz film, to oczywiście pierwsze co zrobiłam, to raczej mój chłopak zarezerwował bilety i zabrał mnie do kina na Króla Lwa. I? I co? I? I? No jeny, super, naprawdę. Ja byłam podjarana, oczywiście łezka mi się poleciała delikatnie po policzku, ale to ukryłam, żeby nie było, że płaczę na bajkach, ale tak, uwielbiam bajki i było super. To był, jak się nazywa ten, co cygan dopuszcza? Roni Ferrari. Na, tak, na koncert Roniego Ferrariego, czy jak to się odmienia, żeby posłuchać jednej piosenki, ona by chciała. Plan B, czyli pomiędzy Rzeszowem a Chemikiem na pewno chciałam skończyć studia, bo zaczęłam je grając w Pałacu i wyjazd do Rzeszowa mi trochę to zawiesił, więc musiałam je dokończyć. Jestem licencjatem z wychowania fizycznego. O tak, więc albo w tym kierunku, albo próbowałam drugiego, czyli tak jak już wspominałam, te paznokcie, malowanie i tak dalej, tym też się zajmowałam. Nie wiem, jak to by wyszło na dalszą metę, ale no, to było coś, czego próbowałam. Ogromne szczęście, bo niby podobało mi się to wszystko, to, co zaczęłam robić, te wychowanie fizyczne, praca z dziećmi też mogłaby być w porządku, ponieważ lubię dzieci. Te paznokcie, włosy, makijaże też nie były najgorsze, ale już gdzieś tak po jakimś czasie zaczęło brakować tej siatkówki i to było to, do czego chciałam wrócić, więc jeżeli zdarzyła się okazja i mogłam na to boisko wrócić i Chemik dał mi taką szansę, to oczywiście się ucieszyłam i jestem zadowolona z decyzji bardzo. O, jedzonko! A cygan będzie to widział? Dobra, wytniemy dla mojej dietetyczki i dla cygana ten fragment. To mogę się teraz rozwinąć. Krócej by było powiedzenie, czego nie lubię jeść, ale... No to przyjąć takie duchy. Top 3. Na pewno burgery będą na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu będą chyba jakieś słodycze, ale to zależy od humoru. Jem każde, naprawdę. I trzecim takim ulubionym jedzonkiem jest wszystko, co niezdrowe. Cygan będzie dumny, naprawdę. Pozdrawiam cygana i moją dietetyczkę.